Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Zosia Golis, a mój kanał to Ciało, Umysł i Duch, czytając pierwsze litery cud. I dziś mamy drugą część wspaniałej audycji, bo na tym cudzie zapraszam wyjątkowych ludzi, abyście mogli poznać wyjątkowe rzeczy. I taką wyjątkową, jedną z wyjątkowych cudów jest ta nasza butelka. Dlaczego ta butelka? Dziś tematem jest uziemienie, koloroterapia, energia, relaks i witamina D3. Brzmi tajemniczo. Dlaczego ta butelka? Część druga na żywo. Pytania i odpowiedzi przed Państwem. Ekspert w dziedzinie wodoru molekularnego, ale dziś będziemy mówić związane z tym niebo i ziemię. Dół tej butelki uziemienie. Góra jest związana energią życia, z światłem, Bogiem, Stwórcą, jak go nazwiecie, czyli łączymy niebo i ziemię. Zapraszam Cię, Aniu, żebyś opowiedziała nam w części drugiej o tej butelce. Tak, zacznijmy może od tego uziemienia, bo to jest bardzo ważne, bo ten temat tak już krótko był powiedziany. Wiadomo, że masz bardzo dużo wiedzy i nie da się to powiedzieć tak szybko, ale ja może dodam od siebie, a ty od siebie. Człowiek uziemiony to jest człowiek silny. Jeżeli nie macie uziemienia, jesteście narażeni na ataki, na pstryki istot żyjących, nieżyjących, a takie sobie jesteście latające hełki. Jak jest człowiek uziemiony, to jest silny. I to daje, to jest unikatowe w tej butelce, uziemienie. I od tego chciałabym zacząć. Proszę bardzo. Dziękuję, dziękuję za zaproszenie, Zosiu. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z Zosią tutaj poruszamy tematy bardzo ważne, a temat uziemienia jest kluczowy, dlatego że my jesteśmy w połączeniu, totalnie w połączeniu z Ziemią. Nie jesteśmy samotną wyspą, kiedy zrywamy te połączenia. Oprócz tego, że jest nam źle, często chorujemy, często mamy różnego rodzaju dysfunkcje. Jeżeli mówimy o uziemieniu w kontekście wody z naszej butelki LumiVitae, to bardzo ważną informacją jest to, że tutaj właśnie w tej butelce na dnie są pierścieniowo ułożone magnesy. Te pierścieniowo ułożone magnesy, one imitują rdzeń, pole magnetyczne rdzenia Ziemi, czyli my jesteśmy w połączeniu. To jest tak, jakbyście zdjęli buty, chodzili boso po ziemi, chodzili boso po trawie i magnetyzm Ziemi ma na nas niesamowity wpływ, ponieważ my jesteśmy również rezonatorem magnetycznym. Żyjemy w polu toroidalnym, w związku z tym, jeżeli my jesteśmy rozmagnesowani, to nasze życie jest rozmagnesowane, nasze ciało jest rozmagnesowane, nasze zdrowie jest rozmagnesowane. Kiedy przywracamy się do tych połączeń, a możemy to zrobić dzisiaj za pomocą wody, dokładnie to, co Wam tutaj pokazałam, te pierścieniowo ułożone magnesy, one powodują to, że woda, która jest żywym organizmem i ona czyta energię, ona czyta pole magnetyczne, ona czyta pole elektryczne, to wchłaniając tą wodę do naszych komórek jesteśmy w stanie zrezonować się z magnetyczną ziemią, z sercem ziemi, z samym jądrem, z samym środkiem, co oczywiście jest bardzo ważne również w kontekście porządkowania informacji energetycznych w komórkach, bo jeżeli naszego ciała, bo jeśli my żyjemy w środowisku otaczających nas bodźców niekoniecznie dobrych i nie mamy, nie emitujemy my sami z siebie nawet właściwego pola magnetycznego, nie czerpiemy z ziemi, to połączenia się zrywają i my zaczynamy, słuchajcie, być po prostu osłabieni. To jest bardzo istotne. Ja tutaj dodam, jeżeli mogę, bo powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że jesteśmy połączeni z sercem ziemi. Ja dodam, dla osób świadomych, jesteśmy połączeni z sercem naszej matki, prawdziwej matki, jaką jest Gaja, czyli jesteśmy poprzez to uziemieni z większą lekkością, łatwością połączeni z sercem matki ziemi, proszę bardzo. Tak. Tak, dokładnie. Ja jeszcze tylko dodam, ale na pewno o tym wiecie, że nasze serce generuje po prostu magnetyzm. I w zasadzie, kiedy energia naszego serca, czyli ten magnetyzm naszego serca jest jeszcze dodatkowo wspomagany wibracją naszych myśli, bo myśli są elektryczne, to już jest w ogóle takie kombo, które tworzy wokół nas pole toroidalne, w którym my się po prostu uzdrawiamy, w którym biochemia naszego organizmu inaczej działa. Dlatego Nunina, twórca projektu właśnie LumiVitae, tej naszej wody starożytnej, on po prostu połączył wszystko, co ważne w nośniku
jakim jest woda. Bo mówiłyśmy już wcześniej o wodorze molekularnym. Mówimy dzisiaj o uziemieniu, czyli mówimy o polu magnetycznym rdzenia Ziemi, które dociera do każdej naszej komórki i dookoła nas, bo jak wiecie, my jesteśmy takim hologramem Wszechświata, a Wszechświat jest też w nas zapisany, dlatego to wszystko jest ze sobą połączone i dzięki takiemu czytnikowi jak woda, bo woda jest nośnikiem informacji, nośnikiem energii, my jesteśmy w stanie dziś bardzo się wspomagać i na poziomie komórkowym, na poziomie biochemii naszego organizmu dawać coś, czego nawet nie da się określić słowami, po prostu spójne pole elektromagnetyczne, dodatkowo jeszcze wodę nasyconą wodorem molekularnym, więc mamy takie uzdrawianie ze wszystkich stron, tak? Odbudowywanie połączeń w ciele. I teraz może powiedzmy trochę o tej koloroterapii, bo ja się nią bawię, ja każdego dnia jak wodoruję butelkę, każdą wodoruję innym kolorem, czasami kilka razy, na przykład czerwoną, kiedy potrzebuję mocy, kiedy pierwsza czakra, bo to jest moc, zdrowie, więc energia, więc tak, ale ogólnie wodoruję każdą jedną, bo jest siedem kolorów, tak jak mamy siedem czakr i każdą zasilam, więc powiedz może tak krótko, dlaczego Nanoni dodał do tego tą koloroterapię? No bo to jest niebywały wynalazca, który człowiek świadomy, ja Państwu dodam, dla wielu świadomych ludzi będzie to istotna informacja, że człowiek, który pracuje z energią, widzi energię, widzi kolory energii, a więc wiecie, to jest też tu duch energii. Dla świadomych ludzi to jest istotne, ponieważ sporo już osób kupiło tą butelkę i każda ze świadomych mi powiedziała, to było bardzo ważne, że dodała, że wynalazca jest świadomy. A więc informacja dla świadomych jest nasza. Tak, Nina jest osobą, która tą całą swoją technologię połączeń trzymała gdzieś w szufladzie i gdyby się nie pojawiły osoby, które powiedziały, że trzeba dać to światu, to pewnie byśmy tej butelki nie mieli, ale Bonuno nie jest komercyjny, on jest po prostu człowiekiem, który chce wspomagać innych i też dlatego stworzył ten rodzaj wody, w której jednocześnie może nie tyle, że zamkną kolory, ale możemy te kolory tutaj przy okazji koloroterapii oglądać, a może tylko jeszcze pokażę, jak to dosłownie na sekundkę, jak to działa, tu pojawia nam się takie kółeczko, pewnie nie widzicie kolorów, bo dzisiaj jest bardzo dużo słońca, ale te kolory pojawiają się tutaj. W środku troszkę widać. Tutaj troszeczkę widać, tak? Tak. Tą koloroterapią. Tak jak Zosia tutaj wspomniała, jest to oddziaływanie na nasze centra energetyczne, ponieważ kolory powiązane są z kolorami, kolory tutaj powiązane są z kolorami naszych czakr, naszych wirów energetycznych. I kiedy my patrzymy, ponieważ koloroterapia tutaj mniej na samą wodę oddziaływuje, ale oddziaływuje na nas. I dodatkowo wspomaga nas, jeżeli chodzi o regenerację organów, regenerację układów, bo jak wiecie, do różnego tutaj poziomu czakry przyporządkowane są różnego rodzaju organy. I na przykład kolor czerwony będzie nas pobudzał energetycznie, będzie napinał błony komórkowe, tak? Komórek. Kolor niebieski będzie pracował z naszym układem nerwowym, głównie ze przywspółczulnym układem nerwowym w kierunku jego wyciszania, koherencji, będzie dodatkowo łączył w sobie również taki element, to znaczy doprowadza nas do rezonansu energetycznego, kolor niebieski na pewno, tak? Jeżeli chodzi o kolor zielony, to jest praca z nerkami. Fascynujący jest kolor ten papieski, taki fioletowy, to jest bardzo ciekawe. To jest kolor, który pracuje z naszą jednocześnie organem, czyli z naszą szyszynką, a poprzez to naszą również świadomością, ale też dostępem do innych informacji, które no, nie znajdują się w sferze naszego świadomego rozważania, bo jak wiemy, nasz ludzki mózg jest w stanie przetwarzać tylko 2 terabajty informacji, nasza świadomość, a nasza podświadomość setki tysięcy razy więcej. Fajnie jest wspomagać na przykład szyszynkę tym kolorem fioletowym, nie tylko na noc, nie tylko po południu, ale na przykład zacząć od tego. Jest to fascynujące, jak to się w ogóle odczuwa, bo my to odczuwamy na poziomie procesów w naszym życiu, ale najpierw odczuwamy to na poziomie naszego ciała fizycznego, no bo mamy ten ziemski tutaj skafander, po to, żebyśmy mogli się pojawiać w świecie w sposób taki bardziej, jak to nazwać, ciekawy, efektywny, no po prostu, żebyśmy mogli się w pełni. Natomiast w momencie, kiedy koloroterapia wchodzi nam
dodatkowo przy okazji wodoru molekularnego i przy okazji również czy mikroczęstotliwości, bo mówiliśmy o Słońcu z góry, prawda? Dziś mówimy o Ziemi z dołu, no to wtedy kolory dodatkowo zaczynają pracować z tą wodą i z nami w taki sposób, że jest to taki efekt combo, to jest kolejna dodatkowa rzecz, ale oczywiście naturalna, tutaj nie mamy żadnej ingerencji niepożądanej, nie musimy się zastanawiać, jak to stosować, tak? Koloroterapia została wdrożona przez Nunoninę, ponieważ Nunonina się fascynuje się od zawsze medycyną chińską. Mało kto o tym wie, ale Chińczycy już 5000 lat temu stosowali koloroterapię i dalej stosują, prawda? A my tutaj odkrywamy w Polsce, w Europie Amerykę i wydaje nam się, że jest to jakaś nowa technologia, niemniej jednak to już było dawno temu i dawno temu już wszyscy o tym wiedzieli, którzy mieli tylko organiczne postrzeganie świata. Nuno chce doprowadzić nas, nasze DNA do takiego organicznego postrzegania poziomu intuicji ciała, dlatego ta koloroterapia. Ja jeszcze może dodam ze swojej strony od koloroterapii, ponieważ kolor czerwony, tym wibruje czakra podstawy, a tam jest moc, zdrowie, niewinność, światłość i czystość. Czakra druga wibruje kolorem pomarańczowym, jaki tam jest. Tu jest szacunek, docenienie, zgoda, wygoda, przyjemność, zadowolenie. To są boskie cechy urzeczywistnienia, jakie są na czakrach. Później jest kolor żółty, to jest czakra splotu słonecznego, a więc to są nasze emocje, ale tu jest boskie przebaczenie, obfitość, pełnię, dostatek. Tutaj często ludzie mają poczucie braku, a więc warto sobie to ładować. Zielonym kolorem wibruje czakra serca. Urzeczywistniony kolor czakry serca jest różowy. Natomiast taki zielony mniej więcej jak tutaj na tym, gdzie jest hojność, uczciwość, szczerość. Kolor niebieski to jest czakra gardła. I ładujemy sobie, ponieważ ja uważam, że nie tylko podczas ładowania, ale woda ma pamięć, więc ona i tak przechodzi do tej czakry gardła. Kiedy mamy kłopoty z wyrażaniem się, czakra gardła to jest lekkość, łatwość, spontaniczność, zgoda, wygoda i jeszcze wolność. A więc warto powiedzieć sobie, wolno mi, tak bardzo trudno ludziom jest odblokować tą czakrę. Indygo kolor to jest czakra trzeciego oka, tam jest pewność, cierpliwość, mądrość, trzeźwość, przytomność i czakra korony, o której mówisz, tym fioletowym kolorem, na początku nawibruje białym i później jest bardziej urzeczywistniona fioletowym, ale tu jest prawda, prostota i rzeczywistość. Ja tak od siebie dodam, żeby Państwo mieli świadomość, że to są, nie tylko zasilamy narządy, to na poziomie duchowym. Tak jak Ania powiedziała, czakry to są centra energetyczne, którymi komunikujemy się z ludźmi i najczęściej zabrudzamy, blokujemy, a potem chorują nam kolory. Także ta butelka pomaga nam również odblokować, oczyszczać i ładować te centra energetyczne. To tyle od siebie. Proszę bardzo, Ania. No i to jest w ogóle podstawa, prawda? Bo my żyjemy dzięki energii. Że nasze organy żyją dzięki energii, wszystkie procesy odbywają się dzięki energii. Nie ma żadnego procesu biochemicznego w organizmie, który mógłby się odbyć bez energii. Kiedy kończy się energia, człowiek jako ziemska istota odfruwa, więc o tą energię należy dbać. Nie bardzo zależy na tym, żebyśmy mogli dbać o swoją energię poprzez to, że my codziennie, może nie tyle, że siebie zasilamy, ale równoważymy pewne aspekty naszego życia i też swoją cielesność, bo pamiętajmy, że to nasze ciało jest biochemiczne, to jest zestaw komórek, to jest zestaw organów, dzięki temu widzimy, słyszymy, ruszamy się i tak dalej. Więc bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że energia hydroelektryczna, która powstaje w momencie, kiedy wodór molekularny właśnie z tej wody przenika wraz z wodą przez struktury fosfolipidowe komórki, każdej komórki. Ten przepływ generuje energię hydroelektryczną, która jest przechowywana w mitochondriach jako ATP, jako nasza energia. Im ten przepływ jest szybszy, tym więcej energii mamy. Ale dlaczego o tym mówię, o tym przepływie wody i energii? Bo dziś rozmawiamy o magnetyzmie. Dziś rozmawiamy o tym, że od dołu mamy ziemię, mamy magnetyzm ziemi.
ale my też jesteśmy istotą magnetyczną. Tak. Wtedy, kiedy ten przepływ wody następuje i mamy więcej wodoru molekularnego, tego cząsteczkowego w postaci gazowej o parametrach medycznych, i to jest właśnie ten wodór, to wtedy dzieje się druga, kolejna magiczna rzecz. Ja to odkryłam szczerze, około 6 miesięcy temu dopiero. Wzmacnia się pole magnetyczne ciała. I to jest niesamowite. To jest niesamowita funkcja działania tej konkretnej wody, bo dzięki temu, wzmacniając pole magnetyczne ciała, nasze komórki mają właściwe z DNA sygnały do samouzdrawiania. To jest nieprawdopodobne. Natura wszystko idealnie zaprojektowała. My sobie troszeczkę to poniszczyliśmy, ale dzisiaj już dzięki właśnie Nononinie mamy możliwość skorzystania z tego, z tej wody, która jest w 100% naturalna, wodór molekularny w 100% naturalny, magnesy w 100% naturalne, częstotliwości tak samo, więc natura w jednym, takie kombo, jakie tworzy przyroda po prostu. Tak. A teraz bym Cię poprosiła, Aniu, żebyś powiedziała bliżej, bo już zaczęła się o energii, o tej górnej części, nie tam, gdzie jest słoneczko, witamina D3, ja to nazywam, nie, no bo słoneczkiem wiadomo, to jest ładowanie także witaminą D3, żebyś opowiedziała o tym relaksie, tam są trzy, pokaż to po prostu, żeby... To jest bardzo, 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 Zosiu, ciekawe, ponieważ Lumina generalnie, on się specjalizuje w pracy z częstotliwościami, z mikroczęstotliwościami i z terapiami. No i odkręcamy sobie tą nakrętkę, która jest ciężka, słuchajcie, ona jest ciężka. Tak. Ona ma tutaj generator mikroczęstotliwości po to, żeby móc z tej nakrętki do wody przerzucać mikroczęstotliwości w trzech pakietach wybranych. Albo wybieramy jeden, albo drugi, albo trzeci. Pierwszy z nich to jest LumiVita. Ja nie wiem, czy będzie widać, spróbuję. Próbuję włączyć, czy będzie coś widać. Coś tam migło, ale... Coś miga, ale jest ciężko. Dobrze, to ja może... Tak, bo jest światła dużo. Dokładnie, ja włączę. W tej chwili włączyłam pakiet energia, takie kółeczko nam się tutaj... Zaczyna, tak. I się pojawią trzy elementy, nie? Energia, relaks i tak dalej. Trzy elementy. Pakiet mikroczęstotliwości. Energia, regeneracja i trzeci pakiet to jest pakiet LumiVitae. Czym jest pakiet LumiVitae? Są to mikroczęstotliwości krótkiej fali światła słonecznego, dzięki czemu my mamy tą wodę nasyconą promieniami słonecznymi. Program trwa 3 minuty. Jeżeli chodzi o program energia i program regeneracja, który również możemy tutaj wybrać na pokrywie, woda zaczyna nasycać się mikroczęstotliwościami odpowiedzialnymi za regenerację tkanek, układów, no i oczywiście elementu strukturalnego początkowo, czyli pojedynczej komórki, napina błony komórkowe. My jesteśmy oczywiście zestawem organów, zestawem układów, ale przecież one składają się z pojedynczej komórki. One mają ten sam zestaw w środku, mitochondria, DNA, jądro i tak dalej. Dlatego ten pakiet wspomaga napięcie błon komórkowych. Pakiet regeneracja pracuje z układami nerwowymi po to, żeby nas wyciszać, po to, żeby nas doprowadzać do koherencji, poprzez co tak naprawdę to ciało nasze w kontekście tej linii mózg-serce również zaczyna być w koherencji, bo często mózg nasz rozmija się z sercem w energetyce, prawda? Często się to rozjeżdża, tworzy się wibracja niska. I wtedy, kiedy my zaczynamy pić taką wodę, na przykład z mikroczęstotliwościami słońca, my jednocześnie, czy regeneracji, to my i kolorem niebieskim, to my jednocześnie przywracamy siebie do właśnie takiej koherencji, do takiej homeostazy. Mówię dzisiaj bardzo ogólnie, używając jednego czy dwóch przykładów, ale naprawdę tych protokołów jest bardzo dużo, są bardzo proste w zastosowaniu. Nie trzeba się zastanawiać, co włączyć tak naprawdę, bo nawet jeśli intuicyjnie, to i tak działa to, prawda? Także nasz organizm asymiluje. A, jeszcze bardzo ważna rzecz przy okazji tych mikroczęstotliwości, ponieważ nasz organizm ma naturalną zdolność selekcji. On sobie selekcjonuje, on sobie wybiera. Wodór, który jest tutaj, również ma naturalną zdolność, jest najmniejszym selektywnym antyoksydantem. W związku z czym, jeżeli my wprowadzamy naturę do organizmu, wodę nasyconą wodorem molekularnym w postaci gazowej, mikroczęstotliwościami i magnetyzmem, to nasz organizm, ponieważ to jest 100% natura, on zasymiluje tyle, ile mu potrzeba. To jest cudowne. Tak? A powiedz mi, Aniu, taką rzecz, bo pytania, no bo ludzie mówią, że zrobią sobie tam ten wodorowy urządzenie w domu za 6 tysięcy i tak dalej.
Ja uważam, że nie, bo ja nie wezmę na wczasy tego urządzenia, ani nigdzie jak do pracy idę, czy tak. Jakie jest twoje zdanie, bo moje skromne przy tym używaniu, bo to przecież tylko 3-6 minut się wodoruje, butelka litrowa 9 minut, to przecież naprawdę nie jest dużo czasu, żeby można było rodzinie to nawodorować. Tak, ja pokażę. Miejsce. Czym się, no właśnie, i czym się różni, wiesz, tamten, bo ja wiem, że w tej butelce, jako jedynej na świecie, jest tyle, nie zmienia pH i tak dalej, nie? Tak jak inne, bo to jest bardzo ważne, ludzie nie zdają sobie sprawy. No oczywiście już o żywotność membrany, gdzie jest prawie, no tam przy dobrym stosowaniu około 8 lat, a może być i więcej, jak ktoś dobrą wodę leje, szanuje. Ja mam dobrego duszka i dostarcza mi ze studni. Ja bardzo dbam o to, więc to filtruję i no, mam pyszną wodę, słuchajcie. Jestem nawodniona w końcu. Część z was mi mówi, że to jest widać już fizycznie. Bardzo dziękuję. Tak jak powiedziałam, ja się codziennie tym bawię, tymi kolorami. Pierwsze co wstaję, to włączam wodorowanie, grzeję wodę na wodę z octem, taki ten mój poranek jest rytualny, dbam o to, wiesz, to już jest nawyk, to już jest po prostu nawyk. Bardzo przyjemne to jest w ogóle, prawda, te wszystkie rytuały. Tak, no to jest dla mnie, 100% dla mnie, dla mojego zdrowia. Jak ktoś jest świadomy tego, że inwestuje w siebie, to go to nie męczy, bo ludzie często mówią, a ja nie jestem dyscyplinowana, nie będę robić. Rób 21 dni, na bank wejdzie ci w nawyk z automatu. To psychologia twierdzi, że 21 dni potrzeba. Więc chciałabym, żebyśmy powiedzieli, nie chcę nikogo tam odwodzić, bo ludzie wodorowe, osmozy, coś tam odwrócone i tak dalej. Ja poszukiwałam butelki jakiś czas, ona mnie wołała. Ja ci mówiłam, jak i państwu, kiedy dowiedziałam się o tej butelce od osoby, do której miałam zaufanie, trwało 15 minut, jak zakupiłam. Ja chciałam zieloną, złotą nie ukrywam, ale że nie znałam angielskiego i kupowałam sama. Klikła mi się grafitowa i mam grafitową, ale wszystkie te moje cudowne dziewczyny, które serdecznie pozdrawiam, które już kupiły, każda z nich złota, więc jeszcze jest złota, kochani, taka butelka. Więc no, ja uważam, że taka butelka jest bardzo, ma wiele właściwości, ale jest praktyczna. Ona idzie do torebki. Ona idzie do torebki. Może Gosiu, ja jeszcze powiem przy okazji tych ergonomicznych różnych kwestii, o których tak. mówi. Tutaj odkręciłam bazę i ta baza, oczywiście tu jest proces wodorowania w tym momencie, tak? Który nie powinien się odbywać bez wody, ale ja wam chcę tylko pokazać. I tak, wyobraźcie sobie, że macie w rodzinie 3 osoby. Bierzecie dużą butelkę, absolutnie nie jestem za promowaniem plastiku, ale każdy z nas coś ma plastikowego. Tak. Tak? Albo jak nie ma, to niech sobie jedną butelkę zakupi i ta butelka z gwintem odpowiednim tutaj może być nawilżona do góry nogami, ona może mieć 1,5 litra i można sobie zwodorować na trybie 9 minut, mamy 3, 6 i 9 minut, możemy sobie zwodorować dużą ilość wody, ale nie tylko dla rodziny, żeby inne osoby się napiły. Jak zaczniecie sobie tym płukać twarz, włosy i podlewać rodzinę, to będziecie żyli w palmiarni i nie będziecie mieli zmarszczek. Naprawdę. Co się dzieje z twarzą, znikają cienie pod oczami, przebarwienia się likwidują, słuchajcie, nawet schodzą z ciała zmiany, takie jak na przykład wypustki wirusa HPV. Oczywiście ja nie jestem tutaj od tego, żeby wam powiedzieć, że każdemu w 100% to zniknie, ale mamy bardzo testymoniali, że znikają zmiany skórne i najpiękniejsze jest to, że ten efekt nie jest po miesiącu, nie jest po dwóch, tylko on jest czasami po paru dniach, a jeszcze powiem, że zwierzęta, kiedy postawi im się wodę właśnie wodorowaną, tutaj tą LumiVitae i wleje im się do miseczki takiej samej wodę, taką z kranu albo przygotowaną jakkolwiek, to co się tam wydarza, to jest tak zabawne, ale jednocześnie wzruszające, bo te zwierzęta nie dość, że podchodzą zawsze do miski z wodą wodorowaną, to one to po prostu piją tak, jakby miało im to zniknąć, są napite, wleje im się drugą pojemność, one znowu to piją. One po prostu tak, jakby się to
mogły nasycić. Czasami się zwierzaka wyprowadza, bo my takie testy robimy, zamienia się te miseczki, zawsze wie, do której podejść. A wręcz prycha do tej, która jest ze zwykłą, zupełnie zwyczajną wodą. Także taka ciekawostka może, ale ważne, bo zwierzęta podchodzą do swoich decyzji intuicyjnie, one nie zastanawiają się. Tak. One czują, właśnie one czuciem podchodzą, a my logicznie ludzie zaczynają kalkulować. Zwierzę, mało tego, zobacz ile zwierząt, czego nie zje zwierzę, człowiek nie powinien jeść. Dokładnie. Zwierzę nie zje, a człowiek tak. No tak. Kot, pies, czy wiesz, no zależy jak tam nie bardzo, jak nafaszerowane, wiesz, tymi różnymi chemiami, że już ma te kubki, to wszystko, no wypatrzone, nazwijmy to tak, ale dopóki je, a dzikie zwierzęta już w ogóle, one mają przecież to niewypatrzone w żaden sposób, więc ale właśnie fajnie, że to poruszyłaś, dzikie zwierzęta, ten temat, bo to się przepięknie łączy z misją Nunonina, dlatego że Nunonina, główną jego misją jest odkodowywanie naszego DNA w kierunku prawidłowej ekspresji naszego ciała i naszej w świecie, żebyśmy właśnie żyli intuicyjnie, z radością, podejmowali z poziomu ciała dobre wybory. To jest to, co powiedziałaś, że czego pies nie zje, człowiek często może zjeść, ale ja tego doświadczam. Inni ludzie mają testymoniale na skórze, gdzieś jeśli chodzi o choroby, że wyszli z tego, a ja mam inny testymonial. I sama byłam zaskoczona tak bardzo, że zastanawiałam się, jak o tym opowiedzieć. Ale ja, kiedy zaczęłam pić wodę tą Louis Vuitton, ja zaczęłam mieć po 2 miesiącach, co prawda, dopiero, albo może i już aż, po prostu, że szybko, ja zaczęłam mieć takie intuicyjne z ciała zachowania. To znaczy, przestałam mieć ochotę na rzeczy, które mi nie służą, ale które jadłam, bo je lubię. Ale jednak zaczęłam mieć coś takiego z ciała, że patrzę na to i mówię, ja nie chcę tego. Samo moje ciało mówiło i nawet wydało mi się to dziwne i nawet sięgałam po te różne potrawy i nawet sięgałam po prosecco, po jakieś wino lekkie i tak dalej i nie mogłam tego pić, dlatego że czułam, że ja tego w ogóle nie potrzebuję, to nie jest moja pierwsza potrzeba. To jest niesamowite, wiesz, że się tak to oczyszcza i wyczula na te właściwe rzeczy. My to mamy, my tą wewnętrzną mądrość mamy i ona nas prowadzi, tylko dajmy się prowadzić. Nie włączajmy tego chcieństwa i tego umysłu i to wcale nie znaczy, że już będziemy powietrzem żyć. Nie, ale... Wiesz, jak wiesz, ja używam zieloną żywność, sok z trawy jęczmiennej, chlorellek, o której mówię, o której dziedzinie jestem ekspertem i no już piję to parę lat, więc mi się też tak to wyczuliło, że jak chodzisz do sklepu i chcesz coś kupić, co nie jest, to się robi coś takiego, nie na głos, tylko wiesz tak. I ja taka wiem, że... Taka blokada, tak? Nie, taka informacja właśnie... Tego nie, więc ja umiem już czytać i prawdopodobnie to samo dzieje się pijąc tą wodę, bo my musimy oczyścić nasze, bo mamy takie czujniki, przez które przepływa informacja, jeżeli umysł to szaleje, wiesz, to nazwijmy to tak, że są... I te czujniki, jeżeli nie dadzą rady tędy, ja tak prosto będę mówiła, to dadzą rady tędy. I po prostu jeżeli wam, to nie bierzcie tego. Pierwsza mądrość wam mówi tego nie. To też jest informacja od waszej duszy, od wewnętrznej mądrości, tak jak mówię. Tego się słuchajmy. Ale to jest trochę Zosiu tak, że myśmy oddali decyzyjność, własną decyzyjność, oddaliśmy w ręce ekspertów. Mówię ogólnie. Natomiast ta samodzielność w podejmowaniu decyzji, nawet najtrudniejszych, w różnych stanach zdrowotnych na przykład, jest bardzo ważna, bo mamy w sobie lekarza, mamy w sobie diagnostę w środku, tym jest nasze DNA. Dlatego Nunoni nie zależało na przywróceniu właściwej ekspresji genów, czyli tego oprogramowania naszego, żeby nasze ciało było zarządzane przez sprawnie działające DNA, które działa z pozycji intuicji. To jest bardzo, bardzo, bardzo czytelne, kiedy zaczynamy słuchać testymoniali o wyzdrowieniu z chorób autoimmunologicznych na przykład, bo
No, czym jest choroba autoimmunologiczna? Jest to autoagresja na własny organizm. Tak, można ją rozpatrywać na poziomie biologicznym, na poziomie fizycznym. Natomiast co tym zarządza też? No, w jakimś stopniu zarządza tym DNA. A kiedy DNA, prawie w 90 albo ponad 90% są to geny strukturalne, przepraszam, regulatorowe, czyli takie, które dowolnie mogą modulować swoje zachowanie, to wtedy, kiedy właśnie pijemy wodę taką, z magnetyzmem Ziemi, z mikroczęstotliwościami Słońca i też z wodorem molekularnym o parametrach medycznych, czyli gazem, który utylizuje się wtedy, kiedy Twój organizm go nie potrzebuje, jest w 100% bezpieczny, jest pierwotny, to mamy taką niezwykłą pomoc w dzisiejszych czasach, żeby usprawniać tą ekspresję naszego ciała i właściwe jego zachowanie i nie potrzebować tej decyzyjności od osób trzecich, żeby podjęli decyzję, żeby coś dla nas wykonali, nie mówiąc już o po prostu jakichś wizytach wiecznych, dużo osób też często poszukując pomocy, nie umiejąc znaleźć rozwiązania w swoim własnym ciele lub w bliskim otoczeniu, jednak próbuje wszędzie, gdzie tylko może, a my mamy to wszystko tutaj. Tylko warto przywrócić siebie do źródła, to jest najważniejsze. Tak, tak, tak. Tak, kochani, jest Ania i jest Madzia. Jeżeli macie pytania, to jeszcze możecie chwilkę zadać. I ja bym jeszcze chciała, żebyś powiedziała właśnie o tej energii, no energii życia, tej słonecznej, bo to jest też energia życia. Co byś mogła jeszcze do niej dodać? No bo ja sobie wklikłam. Aha, czy mogę wkliknąć, jeżeli wklikłam energię, bo to jest krótko, to kiedy, jeżeli się wodoruje ona 6 minut, czy ja mogę dołożyć też inną, czy jednak raczej pozostać przy jednej, przy kolejnym wodorowaniu dać inną. Wiesz, na przykład najpierw energię, a ona się skończy, bo to się szybciej kończy niż wodorowanie. Czy mogę na przykład dodać sobie no właśnie tą energię, nie, słoneczną. Czy mogę dodać, te... Możesz dodać, aczkolwiek na pewno będzie bardziej czytelne dla organizmu, im mniej, tym lepiej. Czyli jeżeli... Nie robić chaosu. Nie robić chaosu, ale to wynika tylko z tego, to nie wynika z tego, to organizm i tak to zutylizuje i wykorzysta, tylko chodzi o to, to tak jak zastosowanie mikroczęstotliwości z różnych urządzeń, tak? Jeżeli stosujemy mikroczęstotliwości w określonym pakiecie i nasz organizm zaczyna, to pamiętajmy, że kiedy przestajemy stosować te mikroczęstotliwości, czyli na przykład napijemy się wody i te mikroczęstotliwości widma światła widzialnego, te krótkie, one zostaną wchłonięte do naszego organizmu, to pamiętajcie, że one dopiero zaczynają pracować, nie? Więc nie ma sensu im, to tak jakbyśmy się, wyobraźcie sobie, umyjemy sobie zęby pastą do zębów, tak? Na przykład umyjemy pastę sobie jakąś ziołową, a potem za chwilę myjemy te same zęby, już czyste, pastą jakąś inną, tak? I nagle okazuje się, że gdzieś tam, ale na przykład musi być, chodzi o to, że musi być czas. Jest tego za dużo, no po prostu. Niech jedno się wchłonie, a potem drugie. Dokładnie. No dobrze, ale... A bo ja z reguły na początku rano, wiesz, ja jej wodoruję kilka, to już nie, jest okej. Okay. No tak. Nie tak zaraz jedną po drugiej, ale w rano ja się nawadniam dużo, nie ukrywam. Nie? Możesz, jedno to... Możesz jedno po drugie, jak najbardziej. Pamiętajmy jedynie o tym, że nasz organizm rano potrzebuje mniej regeneracji niż wieczorem, w związku z tym warto sobie rano nastawić na przykład pierwsze wodorowanie na 3 minuty, będzie troszeczkę mniejsze wysycenie wodoru, potem zwodorować wodę na 6 minut, ale jest taka zasada, o której ja się dowiedziałam całkiem niedawno. Ja wiem, że wodór jest lotny, że ulatuje i tak dalej, żeby warto pić od razu, ale rzadko kto wypija całą taką buteleczkę 320 ml od razu. Natomiast ja wypijam. To dobrze. Bo się dowiedziałam z tego Zoomu, że jeżeli piję go szybciej, no to właśnie się nie ulatnia, że należy go, jest inny efekt, jak wypiję modre. To wiesz, taki kubek, no bo ja mam taki kubanek swój do właśnie do wody wodorowanej, przelewam butelki, tu i taki jeden zielony taki właśnie i tak sobie mam, więc ja przelewam i stosunkowo szybko piję, nie? To dobrze, dlatego też, żeby w organizmie nagle znalazło się dużo wody z wodorem molekularnym. Bardzo ważne tutaj jest korelacja parametrów.
pH do ORP do RH2, czyli wodoru molekularnego w postaci gazowej, tego parametru ORP, czyli antyoksydacyjnego i też tego pH po prostu naszego organizmu, bo butelka nie zmienia pH wody, ona nie zmienia pH wody, to jest bardzo istotne, czyli tak. Proces elektrolizy, który tu się odbywa, ma takie napięcie, które umożliwia wytworzenie wodoru molekularnego o parametrach leczniczych, natomiast nie podwyższa pH wody. Najpierw miało to być 1,8 mV, jest 2,3 i jest super bezpieczne dla pH. Ale to pytałaś mnie, Zosiu, wcześniej, przed naszą rozmową pytałaś mnie o różnicę też pomiędzy jakością pewnych elementów butelki tej No, często my, nie mając wiedzy, nie zastanawiamy się, dlaczego coś kosztuje tyle, a inne kosztuje taniej, tak? Cena jest niższa. Ja mam takie powiedzenie, dobre życie nie jest tanie, tanie życie nie jest dobre, ale dlaczego? Dlatego, że często jednak za ceną idzie też jakość, szczególnie w kontekście zdrowia. Ja tu dodam swoje, kto tanio kupuje, dwa razy kupuje. Dwa razy kupuję. To już mnie życie nauczyło. Tak. Dlatego ja mam firmowe buty, bo ja wiem, że w nich nie będzie parzyć, wiesz, jeżeli już łącznie ze sportowymi, wiesz, no uważam, że jakoś, ja wiem, że ktoś powie, no ale mnie nie stać, bo ja mam taką sytuację, to ja wam odpowiem i nie będziecie mnie może za to lubić. Ja jestem emerytką, a mimo to pracuję, otworzyłam gabinet, w moim wieku się siedzi z wnukami i dla mnie nie ma zmiłuj się. Dla mnie nie ma, ja nie mam pieniędzy, to zawsze mówię, to musisz mieć dużo czasu, ale ja nie mam czasu, to coś jest nie tak, bo się ma albo czas, albo pieniądze, jak nie masz, no tak, bo jak nie masz czasu, no to znaczy, że tak jak ja ciągle coś robię, no taka prawda, czyli nie mam czasu, to mam pieniądze, a jeżeli ktoś nie ma tego i tego, to coś nie tak, zrewiduj życie. No, no bo jak ktoś ma dużo czasu, rozumiesz, no znaczy, że no, żyje z tam, powiedzmy, z emerytury, nic więcej nie robi, ale co ja mam robić? Rusz się, rozejrzyj się, jest naprawdę dużo, wyjdź do ludzi, pomóż ludziom, co my teraz robimy? To nie chodzi o pieniądze, to chodzi o to, że my jesteśmy, ja nie lubię tego słowa misja, ale tu to akurat misja to ode... Ja nie, bo to jest obciążenie z karmy. Ja w regresingu odreagowałam to, więc dobry misjonarz na wagę złota, bo misja jest to robienie coś kosztem siebie. Więc to nie jest zdrowe, nie jest zdrowe. Ale misja w tym momencie, to co, wiesz o co chodzi? Ja patrząc już w psychoterapii na programy, to nie jest zdrowe, bo człowiek, który bierze sobie misję, no to mówi kosztem siebie i niech się bali, niech się pali, ja mam misję, muszę ją wykonać, nie? Kosztem siebie nawet, a to nie jest zdrowe, ale dobra, niech to już będzie, bo Ania też mówi, że ma misję z Zielonkach, nie? I założyciel też jest misjonarzem, pasjonatem, to tu w takim sensie ta misja, żeby nieść ludziom dobro, rozwiązane. I zielone światło do zdrowia, to tak. Ale mówię, musiałam się, muszę ci powiedzieć, trochę pogodzić, żeby zacząć używać to słowo misja, bo je dawno usunęłam z mojego życia, tak jak zobaczymy. Ja może Państwu od razu to powiem też, bo to jest istotne. Jak kupujecie taką, poczekamy na efekty. Czekaj, tatka, latka, podświadomość to lubi, to jest niesforne 3-4-letnie dziecko. Jak powiesz, poczekamy na efekty, to ona czeka z tobą, poczekamy. Poczekamy. Nie zamykajcie na światło wszechświata, nazwijmy to Boga, jakkolwiek go nazywacie. Jeżeli bierzecie coś tak jak ja mam przekonanie. Ja mam przekonanie, jak jeżeli biorę się coś do czegoś, to mam przekonanie. Bo jeżeli mówicie, no tak, ale... Broń Boże, tak, ale to jest cofanie energii. Pamiętajcie o tym, to już takie zobaczymy, poczekamy, mam nadzieję, oby. Pamiętajcie, że to są słowa zakazane ode mnie. Nie wyjdzie wam, jak będziecie mówili oby, poczekam, zobaczę. To tak jest, z niektórymi osobami w biznesie. Jedna osoba do drugiej przychodzi z jakimś fajnym pomysłem, a druga osoba patrzy i mówi, wiesz, to ja się temu przyjrzę. Już wiadomo, że z tego nic nie będzie. Tak, tak.
Czekaj, tatka latka, przyglądaj się. Stoi, czeka. Na co czekasz? No na semafor, nie? No, więc czekajcie albo róbcie coś życie. Dlatego mówię, no nie ma tutaj na rzeczy ważne, czas i pieniądze musi się znaleźć. To prawda. Zauważcie, że jeżeli jest chora osoba w rodzinie, nagle się składają, nagle się znajdują pieniądze. Ale po co macie czekać, że jest w rodzinie rak i się zrzucać, bo tam trzeba jakieś badania zrobić czy coś, kiedy możecie temu zapobiec. To jest prawda, na rzeczy tego, wiesz co, to mnie nauczyło w Amwayu, to było dawno, 1994 rok. Pamiętam, jak byłam na pierwszym spotkaniu, ja nie miałam pieniędzy. Ja nie miałam pieniędzy. I tak mnie to zapasjonowało, że ja pożyczyłam pieniądze. Bardzo dobrze. Ja przyszłam na drugi dzień z pieniędzy, a to było dużo, 1850 zł, bo tam były produkty, to było dużo, naprawdę dużo. I ja pożyczyłam, przychodzę z pieniędzmi do ludzi, którzy, u których był ten plan. No i Krysia do męża krzyczy, że Zosia pierogi robiła, starter będzie brała. No wiesz, kupiłam starter, zaczęłam pracować. A są ludzie, którzy skupią starter, nie wystartują i mówią, to nie działa. No nie zadziała, jak nic nie zrobisz. No oprócz tego, że nie działa, Zosiu, przepraszam, że ci tak weszłam w słowo, to jeszcze jest jeszcze ważny element, o którym trzeba mówić, że działa wtedy frustracja i obniża wibracje. To się po prostu zasębia, nie? Czyli działa, jeżeli ty działasz. Samo to grzmi i błyska, i to nie do końca. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Aniu, dziękuję ci serdecznie za naszą rozmowę. Tak. Dziękuję, że byłyście z nami. Kwiatuszki kochane, to są moje stałe słuchaczki. Więcej osób było na wizji, ale nie wszyscy chcieli się przywitać, więc zapraszamy do pytań. Albo tu pod filmem, albo zadzwońcie, napiszcie. Ja próbowałam e-mail napisać. Tak się coś dzieje z internetem, że wyskakiwały literówki. Nie mogłam więcej już napisać, bo takie dziwne rzeczy, no czasami. Nie, ale no, on raz tak działa, raz tak. No ale tak to jest po prostu. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. O, Ania pisze tutaj, a mi wyskakują literówki i nie umiem tego przeczytać. No właśnie, jest taki dzień i jest taki dzień. Także bardzo. Dziękuję Tobie Zosiu za zaproszenie, bo za każdym razem, kiedy mogę podzielić się z większą społecznością tymi wszystkimi informacjami, to mnie też osobiście sprawia to przyjemność, bo mnie kiedyś też to ktoś przekazał. Także, także życzę Wam tego, żebyście zgłębiali ten temat, bo jest to temat niezwykle fascynujący, jak wejdziecie w temat wodoru molekularnego i wody starożytnej, to jest to temat niezwykle ciekawy dla każdego z nas. Wiesz, na początku ten temat dla wielu ludzi nie jest taki ciekawy. Dla nich jest ta, co oni mogą mieć z tej butelki, że niebo i ziemia, że magnetyzm. Ja mówię też, co było dla mnie. Takie najpierw praktyczne rzeczy, a potem przychodzi zgłębianie tej mądrości. Czyli najpierw praktyczne, co ci ludzie mogą z tego mieć, z czego ja się cieszę i pokazujemy Wam to, z czego my się cieszymy. Także do następnego razu, jeżeli macie pytania, zadajcie te pytania i my kolejną rozmowę może pod Wasze pytania. Kolejna rozmowa również będzie na żywo, pytania i odpowiedzi, ale zapraszamy Was do tego, żebyście te pytania zadawali. Ja wiem, że część z Was niedługo używa tą butelkę. Niektórzy czekają, a będzie długi weekend, więc z niecierpliwości czekają. Także będziemy się dzielić z Wami tymi cudami. Nie zapomnijmy, że wodór molekularny jest za to słowo. Czasami tam tną te nasze rozmowy, ale jest leczniczy. Jest uzdrawiający. To na razie tego tematu nie ruszamy, bo YouTube bardzo prześladuje to. Nie można nam powiedzieć, że natura nas uzdrowiła i wiemy, kto ma w tym interes i dlaczego nam tego nie można powiedzieć. Nie? No, nam to nie może. A to takie proste. Ale tak, dla świadomych ludzi to jest proste. No. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No. Ściskam Was mocno. Uczulam, dziękuję, że byliście ze mną. Dziękujemy. Aniu, buziaki wielkie i do następnego razu. Cześć.
Dziękuję, Pa, do pa. następnego razu. Dobrego popołudnia.